Szczęść Boże w 11 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Wszystko, co dzielimy, na drobne, słabnie i tak jakoś niknie w oczach. 12 apostołów zostało podzielonych i rozesłanych po świecie. Gdy byli razem, stanowili silną grupę. W pojedynkę mogą odczuwać, że nic nie znaczą. Lecz dobro, wiarę czy miłość, gdy je dzielimy, w ten sposób pomnażamy je. To znaczy, docieramy do tych, o których Jezus mówił, że są znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Kiedy jesteśmy pośród grupy ludzi, zawsze znajdzie się ktoś w niej, kto cierpi i nie domaga z jakiegoś powodu. To może być choroba fizyczna albo jakieś takie wewnętrzne cierpienie. Jezus dostrzega na pierwszym miejscu tych, którzy do nikogo nie przynależą. Są zwyczajnie samotni i porzuceni, bo właśnie mają jakiś deficyt. Dlatego Jezus powołuje uczniów, by byli blisko ludzi potrzebujących. Ty także jesteś posłany, by stanąć przy konkretnej osobie i pokazać jej, że nie jest sama, bo w tobie może znaleźć oparcie. Życzliwa, uważna obecność jest bezcenna i nie domaga się zapłaty. Jest bezinteresowna i jest możliwa tylko wtedy, gdy obdarowujący wcześniej sam się nią napełnił. Również za darmo. Przecież Jezus powiedział: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Żniwo wielkie, lecz ciągle brakuje robotników. Choć od stuleci słuchamy, że Królestwo Boże jest blisko, to w dalszym ciągu pośród nas jest wiele różnic. Brat bratu nie potrafi przebaczyć. Różnimy się w wielu sprawach i stawiamy ciągle mur, jakim jest wrogość. Temu wszystkiemu chce przeciwdziałać Jezus, by jego naród mógł cieszyć się jednością i pokojem. W tym głoszeniu Królestwa nigdy praca się nie kończy. Bóg nie tylko stworzył świat, co było jego pierwszym dziełem, ale On nieustannie podtrzymuje w istnieniu nie tylko świat, ale każdego z nas. Bóg uczynił jeszcze jedno wielkie dzieło, które dotyczy ludzi, a mianowicie dzieło zbawienia. Dokonało się ono na krzyżu, a jego owocem jest Kościół, w którym odnajdujemy dalsze wskazania. Uczestnicząc w Eucharystii, widzimy tę wielką miłość i troskę Boga o ludzi. Przez nasze ręce, konkretne postawy życiowe i naszą obecność pośród innych ludzi doświadczamy tej troski Boga, który nad nami się lituje. Patrząc na współczesnych chrześcijan, można by przyłożyć ewangeliczny szablon. Żniwo małe, bo coraz mniej zainteresowanych żniwami dla Królestwa Bożego i robotników mało, bo widzimy, że z roku na rok mamy coraz mniej duchownych i świeckich zaangażowanych w to żniwo. A jednak Królestwo Boże to wielka sprawa, bo obejmuje wszystkie czasy, wszystkie epoki, wszystkie szerokości geograficzne, kultury i narody. Z jednej strony więc musimy prosić, by byli ci do zadań specjalnych, takich sakramentalnych, ale musimy też prosić za siebie, żebyśmy zdobywali odwagę do głoszenia Królestwa swoim życiem. Wydawać by się mogło, że Pan już dziś nie powołuje do służby, bo jest mniejsze zapotrzebowanie. Jakoś tych powołań nie widać. Nie tak to wygląda, bo Bóg woła nieustannie do ludzi: pójdź za mną. Jego głos jest coraz bardziej zagłuszany przez hałas świata, przez ryk naszych pragnień, potrzeb, egoizmu, takiej dobrej zabawy. Gdy brakuje przekonania, że wiara ma być mi fundamentem życia, to budujemy dom na piasku. Jeśli nie ma podstaw, to wznosimy coś chwilowego. I skoro my jesteśmy na chwilę na ziemi, to chcemy jak najwięcej z tego życia skorzystać. Wydaje nam się, że to wszystko robimy bez konsekwencji. Tylko jakie może być nasze zdziwienie, gdy wszystko się okaże inne niż się spodziewaliśmy? Przecież przed każdym z nas stanął Bóg w swoim czasie i powiedział: zrób to i to. I wtedy trzeba było zrezygnować ze siebie, ze swoich planów, wziąć się do roboty. Nieraz mozolnej i trudnej. Teodor Fontan kiedyś powiedział, że odwaga jest dobra, wytrwałość lepsza. Zacząć jest łatwo, a wytrwałość jest sztuką, zwłaszcza gdy dotyczy każdego realizowanego powołania, jako księdza, zakonnicy, małżonka, osoby samotnej. Nasza współpraca z Bogiem powinna być, jak to powiedział święty Ignacy z Loyola, wytrwała i czysta. Przed naszymi oczami powinien być cały czas widoczny cel: chwała Pana Boga. Ta Ewangelia mówi o priorytetach, jakimi są cele w naszym życiu. 12 apostołów poszło w różne strony. Każdy z nich podejmował decyzję zmiany swojego życia. Ważne w tym jest jednak, by podejmując się jakiegoś zadania, być wytrwałym i konsekwentnym.
Przecież znamy słowa, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Drugim celem jest nasze umiłowanie drogi, którą Bóg nam wyznaczył. Wszak jest ona odkrywaniem Jego samego w naszym życiu. Jest dotykaniem nieba. Tak więc dzieląc się tym, co otrzymaliśmy, niczego z naszego życia nie tracimy. Rozdając się innym, zyskujemy siebie. A wszystko, co utracimy z powodu naszej misji, odda nam Bóg z nawiązką. Z Panem Bogiem.